czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10. Ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam. A w trwającym 12 tygodniu wychowania nasz wzrok w sposób szczególny kierujemy na młodych. O nowych wyzwaniach dotyczących wychowania, także o Światowych Dniach Młodzieży porozmawiam dziś z moim gościem. W studiu naszego radia jest już uśmiechnięty dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz Marcin Baran, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie. Myślą przewodnią trwającego tygodnia są słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Jana. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ksiądz Marcin, ksiądz dyrektor, spotyka się z młodymi osobami. No właśnie, czy młodzi rzeczywiście tak patrzą na Jezusa, że jest dla nich drogą, prawdą, życiem? Kim dla młodych jest Jezus? Myślę, że młodzi patrzą na Jezusa trochę przez pryzmat Kościoła i ludzi Kościoła, z którymi się spotykają. Więc myślę, że jest dla nich w dużej mierze taką drogą i prawdą i życiem, jaki widzą Kościół. Z pewnością też, patrząc na swoich rodziców, może o nich troszeczkę tu opowiemy później, bo odgrywają bardzo ważną rolę, tak przynajmniej, kiedy byli przebadani ankietą, twierdzą, że największą rolę i autorytet moralny mają rodzice, to pewnie też tak tego Jezusa widzą. Ale widząc to wszystko, co dzieje się też w diecezji, widzimy też, właśnie obserwujemy, że rzeczywiście mają, mnóstwo młodzieży ma taką głęboką relację z Jezusem, tak? Widać, że nie chodzi tylko o jakieś eventy, spotkania, ale widzą tego Jezusa jako osobowego, chociażby widać to przy różnego rodzaju właśnie czuwaniach modlitewnych, ich no, takiej chęci bliskości Najświętszego Sakramentu. Ale myślę, że takie wyzwanie dla nas wszystkich, to my jako ludzie Kościoła, no i też ciągle mówimy, że oni są też Kościołem, myślę, że jednak w dużej mierze patrzą tego Jezusa przez pryzmat nas. A propos tych wyzwań, jest już gotowy dokument synodalny dotyczący duszpasterstwa dzieci i młodzieży w diecezji tarnowskiej. No właśnie, jakie wyzwania stoją dziś przed formacją młodego pokolenia w tym duchu chrześcijańskim? W tym dokumencie jakby kilka wyzwań określiliśmy, ale dzisiaj widzimy, że chyba takim jednym z podstawowych wyzwań to to, żeby być tam, gdzie są młodzi. Bo dzisiaj nie zawsze młodzi będą tam, gdzie my jesteśmy, gdzie są ludzie Kościoła, nie zawsze to odczuwają. Często mówią, że Kościół to jest taka katolipa, trochę dziadostwa, więc my musimy troszeczkę wejść w ich środowisko. A z drugiej strony też wydaje mi się, że na pewno musimy troszeczkę otworzyć się, nie tylko na organizacje, powiedzmy, jakichś tam religijnych rzeczy, ale też jakichś tam sportowych. Teraz wiemy, że jakoś tam odpowiednio należy też i promować pewnie ekologię, jakieś wydarzenia kulturalne. Myślę, że nasza oferta powinna być bardzo szeroka, żeby to środowisko zaprosić i próbować no, pokazać, że Kościół, wszyscy tworzymy, jesteśmy tym Kościołem, no i w ten sposób ewangelizować. Czyli Kościół bardziej otwarty na młodych, bardziej towarzyszący młodym? Tak, oczywiście i też myślę, że potrzeba nam takich miejsc pewnie, spotkania młodych jest wiele, ale myślę, że też tutaj trzeba wejść w taką współpracę i z samorządami, jakieś świetlice, no mamy te świetlice, tak, środowiskowe. Musimy mieć takie miejsca, gdzie młodzi przyjdą, będą mogli się spotkać, a nie tylko będzie dokonywać tam formacja w czasie spotkań, powiedzmy piątkowych, tylko po prostu muszą też takie miejsca mieć. I myślę, że to jest też zadaniem Kościoła. Ale we wspomnianym dokumencie czytamy, że posługa duszpasterska wśród dzieci i młodzieży powinna realizować następujące po sobie kroki. Preewangelizację, ewangelizację i formację. Co kryje się pod tymi hasłami? No tak, właśnie preewangelizacja to jest właśnie wyjście do tych młodych, nie? Bycie w ich środowisku, to jest właśnie to, o czym już mówiłem w jakiś sposób. To jest organizacja tych wydarzeń i też wydaje mi się, że do młodych, no bardziej do młodzi, więc żeby tą preewangelizację w ogóle rozpocząć, to już sami musimy mieć uformowanych dobrze jakichś animatorów, tak? Którzy to pokażą, że my jesteśmy ludźmi Kościoła, my młodzi jesteśmy, to też jest nasz Kościół i do tego was zapraszamy. Ewangelizacja, no to już ono dokonuje się chociażby na katechezie, bo wiemy o tym, na jakichś rekolekcjach. Ewangelizacja dokonuje się chociażby w przygotowaniu do sakramentów świętych, mamy wiadomo komunię świętą, bierzmowanie i też wydaje mi się takie spotkania młodzieżowe. W najbliższym czasie, chociażby przed Chrystusa Króla, planujemy takie bardzo duże spotkanie na hali Jaskółka.
gdzie chcemy zaprosić i szkoły średnie, i klasy ósme. I myślę, że to będzie takie, no trochę ewangelizacja, ale może też nawet preewangelizacja, bo wiemy, że mnóstwo młodych ludzi, którzy są na katechezie, potrzebuje takiego pogłębienia spotkania. A formacja, formacja to już jest pewnie takie pogłębienie kerygmatu. Ktoś ma doświadczenie już Pana Boga, to potrzebuje tej formacji, no i od tego służą przede wszystkim, wszystkie grupy młodzieżowe, stowarzyszenia, ruchy, które mamy w parafii, ale ona się ma zakończyć tym, żebyśmy mieli tych animatorów, o której była mowa też na początku, tak? Że my musimy mieć takich właśnie ewangelizatorów, takich misjonarzy, którzy pójdą do tych młodych. Ja może troszkę wbiję szpilkę, bo rzeczywiście mamy w diecezji szerokie oddziaływanie na młodzież poprzez katechezę. Mamy formacje w różnych grupach parafialnych, ale jednak widzimy, że jest tych młodych coraz mniej w kościele, choćby na mszy świętych czy innych nabożeństwach. Skąd może być ten rozdźwięk? Najnowsze badania mówią, że nawet niektórzy mówią, że to są skandale w kościele. I temu to przypisują, nie? Że widzą, że określanie się jako bycie chrześcijaninem, a życie jedna z drugim się nie spotyka, tak? Obserwują to. Ale jednak badania pokazują, że dzisiaj młodym jest w zasadzie wszystko trochę zobojętniało, nie? I to odnosi się i do kościoła, i pewnie do edukacji, chociaż oni teraz chcą się uczyć, to prawda, ale i do polityki. Jakby trudno powiedzieć, jaki jest powód, ale pewna taka obojętność. Myślę, że to też spowodowane troszeczkę taką może i pandemią, gdzie różne rzeczy dostrzegli, zobaczyli, że tu można sobie przez internet, powiedzmy, i dobrze, że jest radio i telewizja, oczywiście, nie, że mogliśmy temu posłużyć, żeby oni się mogli pomodlić, nie? Ale takim troszeczkę pewne rzeczy zobojętniały i myślę, że oni nie czują się zaopiekowani jako jednostka, nie? Tylko ciągle robimy coś dla wszystkich, ciągle coś mówimy dla wszystkich. Trudno mówić, robić dla indywidualnych osób, dlatego wydaje mi się, że bardzo ważne jest takie duszpasterstwo indywidualne. Wyjście bezpośrednio i już nie liczmy na liczby, bo tak zawsze żeśmy, chcemy mieć tłumy, mówimy na 5 tysięcy, bo na niedzieli palmowej to było tyle tysięcy. Niech będzie kilka osób, bo może tak będzie, ale musimy z nimi indywidualnie podejść, porozmawiać. Czyli to jest czas indywidualnej formacji? Tak, wydaje mi się, tak, indywidualnej formacji, indywidualnej ewangelizacji trochę. Ale wielkim świętem, bo nie możemy o tym nie powiedzieć, wielkim świętem młodzieży są, Światowe Dni Młodych, które przed nami, ksiądz Marcin, możemy to powiedzieć, był już w Lizbonie, stolicy Portugalii, która dokładnie za rok, a bardziej dokładnie od 1 do 6 sierpnia przyjmie młodych z całego świata. Jak dziś wygląda Lizbona? Jakie są przygotowania? Czy są już, możemy mówić o jakichś przygotowaniach? Tak, już z Komitetem Lizbońskim prowadzone są rozmowy. Krajowe Biuro Organizacyjne SDM w Polsce już te rozmowy prowadzi. Takim etapem, kiedy my bezpośrednio jako diecezja chcemy się z nimi skontaktować i widzimy, że to będzie dobry czas, że oni już też będą gotowi na nas, żeby przyjechać. Nasza diecezja wybiera się w ogóle do diecezji Coimbra, więc to będzie styczeń. Styczeń też już postaramy się tam wybrać i dograć szczegóły. A w Polsce przygotowania idą pełną parą. Wystarczy sobie tam odwiedzić stronę SDM Polska i już zobaczymy, że są punkty przygotowań duchowych, ale też pewnej organizacji, bo to wymaga też dość sporej organizacji. A jak te duchowe przygotowania będą wyglądać w naszej diecezji? Tak, w diecezji tarnowskiej mamy 43 dekanaty, a one składają się na 11 okręgów. I w tych 11 okręgach jest wyznaczony tak zwany duszpasterz okręgowy, który jest koordynatorem takim właśnie okręgowym i do niego można się zapisać. Wszelkie maile, bo to na razie mailowo kontaktujemy się, można pozyskać na naszej stronie młodzieżowej. Równocześnie właśnie wchodząc na stronę SDM Polska, zobaczymy tam mapkę taką interaktywną i tam też jest, można sobie zobaczyć, w których miejscach już w diecezji można się zapisać i kiedy będą się odbywały tam spotkania. Bo te dany organizator już organizują, obok będzie organizował czuwania, właśnie jakieś spotkania formacyjne, ale też tego, takie pewnie sprawy techniczne będzie trzeba omówić. 8 września odbyły się już spotkania dekadalnych duszpasterzy młodzieży w naszej diecezji. Czy mamy już pierwszych chętnych zdecydowanych na wyjazd? Oczywiście, to jest był szok, bo zakupiliśmy jako diecezja taką, powiedzmy, pulę biletów, nie małą, ale też nie jakąś bardzo dużą, około 100 tych biletów. I w ciągu zaledwie 36 godzin ta pula już znikła. Czyli już 100 osób jest. Na pewno jest 100 osób, na pewno jest więcej, bo już wszyscy dzwonią co z kolejnymi biletami, ale te bilety również można sobie zobaczyć, jakie one są,
jak można polecieć, bo można polecieć, ale można też oczywiście wybrać się transportem autobusowym. Mhm. Jaki jest cel tych Światowych Dni Młodzieży? Przede wszystkim to myślę, że młodzi to będą odczytali jako spotkanie ze sobą. Nie? Myślę, że to jest im potrzebne, bo z jednej strony mówimy o takim zastoju popandemicznym, a z drugiej strony jest taka potrzeba spotkania. Spotkanie z Franciszkiem, czyli usłyszenie tego, co chce nam powiedzieć. Ja tak tylko powiem krótko, kiedy Chrystus Vivit się pojawiło na samym początku i sam czytałem to Chrystus Vivit, myślę, ten papież tak bardzo do przodu wybiega, to jeszcze chyba nie nasze czasy. Teraz, kiedy minęło parę lat, okazuje się, że naprawdę to jest prorok, jeżeli chodzi o też sprawy młodzieżowe. I już wydaje się, że powinny się pojawiać nowe rzeczy i na pewno się pojawią. Papież na pewno to słowo do nas kieruje. No i przede wszystkim też będzie taka właśnie może preewangelizacja, bo też tacy pojadą, nie? Gdzie będziemy ich preewangelizować. Ewangelizacja, formacja. Myślę, że to wszystko też tam się spotka. Przy tym też będzie jakaś przygoda wielka. Co dzisiaj młodych może przyciągnąć do kościoła? Ja myślę, że to, co na początku o tym wspomniałem, myślę, że oni potrzebują takiego doświadczenia, że nie są jakąś masą, ale są indywidualnymi ludźmi, potrzebują takiego doświadczenia, że są kochani i właśnie. Dzisiaj może słyszą, jak zawsze w każdym czasie było tak, że młodzi coś słyszą o sobie, jakieś niepochlebne słowa, nie? Dzisiaj rodzina odgrywa bardzo dużą, ważną rolę i też różnie w rodzinach jest. Ale myślę, że przede wszystkim oni potrzebują takiego właśnie zainteresowania. A dlaczego też mogli przyjść, no jeżeli zobaczą, że po pierwsze zrozumieją, że Kościół to też oni, a po drugie, że jakby to powiedzieć, że jesteśmy normalni. Młodzi potrzebują spotkania, potrzebują zainteresowania, potrzebują dobrych, ciepłych słów, potrzebują też doświadczenia tej wspólnoty Kościoła. Szansą są Światowe Dni Młodzieży, które przed nami możemy też zaprosić na antenie naszego radia. Tak, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych Światowych Dniach Młodzieży. Od 26 lipca do 6 sierpnia i równocześnie zapraszam na halę Jaskółka, gdzie w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla w diecezji będziemy te Światowe Dni Młodzieży świętować. A zapraszał ksiądz Marcin Baran, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, któremu bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję.